Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam śmieje. No a gdzie oklaski? Ja już się przyzwyczaiłem do oklasków, no nie róbcie mi tego, że nie będzie oklasków. Ej, halo, jesteście tam? U. -u, -u. No! I to! jest to. No dobra, dobra, wystarczy tych do Lecimy z programowaniem. Zaczęliśmy sobie ostatnio opowiadać o tym, jak losować. No i teraz pętla uuu, zaciskająca się na szyi węża, ale troszkę inna niż ta, którą znamy. A ja wskakuję na mój pulpit. O, jest jeszcze. Uuu, właśnie, przypomnienie o prenumeracie. Niech sobie przeleci z lecą. Tak. Oczywiście. Zachęcam. No, a skoro już jestem na moim pulpicie, to teraz poćwiczymy tą pętlę, o której mówiłem. Po co nam ta pętla? Otóż teraz takie jest zadanko, że chciałbym wylosować liczby, ale nie wiadomo, tak jak tu, że 7 czy 6 czy ileś tam. Tylko chciałbym tak długo losować, aż w końcu wylosuję na przykład jakąś konkretną wartość. Powiedzmy, że rzucam kostką i tak długo mam losować, aż wylosuję szóstkę. Tak jest taka gra Chińczyk. Teraz temat chiński jest modny na czasie, więc zagrajmy sobie w Chińczyka i tam trzeba wylosować szósteczkę, żeby opuścić bazę i wyskoczyć na planszę. I nie wiadomo za którym razem wylosuję. Za pierwszym, siódmym, dwudziestym, czwartym. Więc zrobię teraz taki program, który będzie losował tak długo, aż trafi, aż trafi odpowiednią wartość. Najpierw napiszę, czyli zamiast pętli for będzie pętla while. Ok, w ten sposób jest program. Sprawdźmy, czy działa. Zaraz go wyjaśnię. Mm. A, no oczywiście, zapomniałem kropeczek. Jest, 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 jest. O, teraz dużo razy próbował, aż trafił. Działa. No więc zastanówmy się, co tu się dzieje. Pętla while, czyli podczas, tak? Podczas gdy, co się dzieje z tą liczbą. Podczas gdy ta liczba jest różna od sześciu, no różne na matematyce, na, napisalibyśmy przekreślony znak równości. Tutaj nie da się zrobić przekreślonego znaku równości, więc mamy wykrzyknik, który udaje to przekreślenie. No, ewentualnie jako not, bo wykrzyknik czasami też używamy jako not, jako nie, więc jako nierówny. Więc albo sobie to wizualnie wyobrazić, że to jest przekreślony znak równości, albo że ten wykrzyknik oznacza not, nie i już. Więc podczas kiedy liczba nie jest równa 6, wykonaj losowanie. Na początku muszę ustawić, że ta liczba jest jakaś tam. No, w tym przypadku dałem 0, no bo inaczej nie wiedziałby, nie miałby czego sprawdzać za pierwszym razem. Więc, więc program wchodzi, liczba równa się 0. Podczas kiedy liczba jest różna od sześciu, no jest różna od sześciu, bo 0 jest różne od sześciu, no to wylosuj liczbę, wypisz ją i jeżeli ona dalej jest różna od sześciu, no to jeszcze raz ponownie wylosuj, wypisz. I jeżeli jest różna, wylosuj, wypisz. I nie wiadomo ile razy. Być może w nieskończoność. Tutaj jest sprawdzane prawda lub fałsz. Tak? Każdy z Was, który popatrzy na dowolną z tych liczb. A, dwójka. Dwójka różna od sześciu. Prawda? Różna od sześciu. Jedynka różna od sześciu. Prawda? Jedynka różna od sześciu. Szóstka różna od sześciu. Nie, fałsz. Szóstka nie różna od sześciu. Czyli możemy odpowiedzieć albo prawda, albo fałsz. Nie ma drugiej możliwości. I póki jest prawda, to program wykonuje tą pętlę. A jak już nie jest, jak już nie jest prawda... To już rzuca tą pętlę, porzuca ją. Możemy tu sobie dać print. Print skończyłem. Czyli robi, 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 robi. Dotarł do szóstki. Szóstka już mu jest różna od 6. Znaczy nie jest już różna od 6, już jest fałsz. Więc idzie dalej, no więc skończyłem i coś tam, coś tam, coś tam mógłby jeszcze innego robić. No, i w ten sposób to moi drodzy działa. I w ten sposób mamy funkcję, czy w zasadzie, przepraszam, nie funkcję, tylko instrukcję, taką element języka, pętlę, inną niż tą, którą poznaliśmy ostatnio. Zachęcam do tego, żebyście przećwiczyli. Można znowu dorobić sobie, prawda? Na jakiej liczbie ma się zatrzymywać, jak się ma, kiedy ma się kończyć, z jakiego zakresu ma losować. Bo to nie musi być szóstka z tych. Tu może być na przykład szesnaście. Ze 170, ze 107 na przykład. O. I wtedy się skończy, wtedy kiedy jest 16. Uwaga, taka pętla może się zawiesić, ona może lecieć w nieskończoność, jeżeli nigdy ta szesnastka nie wystąpi. Na przykład losowałbym od 1 do 10, a chciałbym się zatrzymać na szesnastce. No to ten program będzie losował w nieskończoność, te liczby sobie lecą. Tam nigdy się nie trafi liczba 16, czyli za każdym razem, zawsze liczba będzie różna od 16. Skoro będzie różna od 16, no to program będzie działał w nieskończoność. Losuje, losuje, losuje. no jedyne co pozostaje to go po prostu zatrzymać, bo on się nigdy nie skończy. W przypadku pętli for mieliśmy powiedziane w jakimś zakresie, albo w albo po literkach wyrazu to się zawsze kończyło. Tutaj się to nie kończy. No, poćwiczcie, popróbujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hasta luego, hasta pronto. Adiós.